Od córki wychodziłem z chałupy i ona mówi: zobacz, zobacz, dwie tęcze. Ja mówię: niemożliwe, że dwie. Jedną rozumiem, ale jedna na drugą, no to już coś tego. No to ona zaczęła fotografować. Ja mówię: weź, zrób mi i w moim zdjęcie, bo ja telefon jest po to, żeby dzwonić. Zdjęcia jakieś sobie robi. No i zrobiłam jej tak, bo poszło i poszło później po kolegach. Mówi: gdzieś to zrobił. Niemożliwe, że coś takiego jest. No ale jest, no. Nigdzie się nie wyprowadzę stąd. Brudno to jest najczyściejsza dzielnica. Czemu się pan śmieje? Naprawdę tak pani uważa? Naprawdę tak uważam. Jak ktoś do mnie przyjeżdża z Warszawy, to mu pokazuję pod gruzie. Zobacz, nawet papierka nie znajdzie. Ogólnie to czysto jest. Powiem panu szczerze, na przykład w porównaniu do Pragi północ to jest niebo a ziemia. Naprawdę? No poważnie, jak pan się przejedzie, takie skwary na Pradze północ jak wyglądają. Proszę pan zajść na Halera, proszę zajść na Żydowskiego, na skwary. Idzie pan po papiery? Nie ma. Nie ma, czyściutko. No nie będę nawet mógł pani powiedzieć, że jakiś widzę. No nic i pan nie widzi, nie zobaczy. Nic pan nie widzę. No. A czemu nabiela na dno? Tam jest brudno.